Cześć, witajcie z tej strony. Robert, zapraszam was dzisiaj do kolejnych Tech Newsów. Jest środa, więc jesteśmy punktualnie. Zanim przejdziemy sobie do tych wiadomości, które no, też mocno bazują, powiedzmy, na wczorajszym odcinku, czyli na trendach 2023, bo o tym będziemy sobie mówić. A mają miejsce właśnie teraz targi w Las Vegas, które bardziej są, powiedzmy, telewizorowo-samochodowo-elektryczne niż smartfonowe, ale również tam niektóre technologie się ciekawe pojawiają, o czym będziemy mówić. To na początku oczywiście zapraszam was do tego, że jeżeli szukacie nadal jakichś promocji wyjątkowych albo przecen, to zapraszam do komputernika. Myślę, że jakieś rzeczy jeszcze tam zostało, bo rzeczywiście sporo już asortymentu zostało wymiecionego, szczególnie jeżeli mówimy o tych tańszych smartfonach, ale z tego co widziałem jeszcze tam promocyjne i akcesoria, i jakieś dodatkowe rozwiązanie, jeżeli czegoś szukacie, są, więc zapraszam bardzo serdecznie. Natomiast my zaczynamy sobie zupełnie od czegoś innego, ale też elektrycznego, a mianowicie od MagSafe. Mówiliśmy o tym już wielokrotnie i wtedy, kiedy jakby pojawił się MagSafe jako pierwszy przy iPhone 12 i pokazywałem wam, jak to działa i mówię, że to generalnie spoko, fajne rozwiązanie, fajny pomysł. Tak na dobrą sprawę to nie było nic innego jak po prostu ładowarka QI, która jest jakby z magnesami, magnesy są w telefonie i dzięki temu mamy idealne podłączenie. I oczywiście ma to swoje benefity, no bo wszystko pasuje, możemy dołączać inne akcesoria, jak portfele i tak dalej, to też wam pokazywałem. No pewno gdyby iPhone miał jakby ładowanie zwrotne, to również bardzo dobrze by się przesysały tam na przykład AirPodsy i to by było spoko, natomiast no prawda jest taka, że wtedy nikt nie myślał o tym, że okej, to będzie standaryzacja powiedzmy na całym świecie. Myśleliśmy, że będzie okej w obrębie Apple, że może dorzucą gdzieś tam do tabletu to i tak dalej. Natomiast okazuje się, że to stowarzyszenie, które się zajmuje jakby ładowaniem indukcyjnym, mówi, że standard QI 2.0 czy tam 2 będzie mniej więcej wyglądał właśnie jak MagSafe. W sensie będzie działał na takiej samej zasadzie, chociaż na pewno nie będzie wykorzystywał tych samych patentów. No, ale głównie chodzi o to, żeby po prostu ładować indukcyjnie, bo takie ładowarki będą może nie tańsze, ale prostsze pod tym względem, że po prostu nie będziemy musieli wkładać kabelka, który raz lepiej, raz gorzej działa, który zawsze powoduje, że to złącze się też zużywa. No i będzie standard powiedzmy QI 2 dla wszystkich urządzeń, więc co to mniej więcej oznacza dla was, nawet dla osób, które nie korzystają z Apple, nigdy nie będą miały Apple, nie chcą mieć Apple i tak dalej. A mniej więcej oznacza to tyle, że ten standard, jak już wejdzie i pojawią się pierwsze produkty, no to będzie rozwiązanie, które będzie, mam nadzieję, uniwersalne właśnie między MagSafe'em a właśnie QI 2, że to będzie się jakby, będzie wymienne. I będzie oznaczało to tyle, że we wszystkich, nie wiem, kawiarniach, w których do tej pory były jakieś ładowarki, czy w samochodach, jak będą montowane, czy po prostu ładowarki biurkowe, wszystkie będą z tym standardem, czyli każdy telefon też będzie miał jakiś ten magnes w sobie, no w sensie, żeby to działało tak, jak ma działać, to musi mieć ten telefon również magnes. Ciekawe, czy to będzie tak, że każdy telefon będzie musiał mieć no, w odpowiednim miejscu, żeby ta cewka jak najbardziej pasowała po prostu do samej ładowarki, ale magnes z tą samą mocą, tej samej wielkości, co z urządzeniami, które na przykład mają, nie wiem, plastik albo szkło, albo dymione szkło, albo grubsze, cieńsze szkło, albo jakąś tam wege, skórkę. No, ciekawe jak to wszystko będzie rozwiązane, więc na to będziemy musieli poczekać. Ja generalnie widzę same plusy w tym, w sensie jakby minusów w tym nie widzę, fajnie, no bo będzie standaryzacja, mam nadzieję, tak jak mówię, że będzie to pasowało z Apple'em, więc jakby wszystkie ładowarki będą takie mocno wymienne. Natomiast problem jest inny, jeden. W sensie znikną nam w ogóle ładowarki, albo w dużej mierze powiększą się ładowarki, które do tej pory były w postaci takiego standa, czyli mieliśmy stand, tak jak wam pokazałem, tą 3MK, że kładziesz sobie telefon i tyle. No bo w związku z tym, że będzie tam magnes i on się będzie przysysał, będzie się ten telefon, no to nie potrzebujemy tego podpięcia, tak? No bo ten telefon będzie sobie tak wisiał w powietrzu, więc jest to dość oczywiste. Z drugiej strony są takie telefony, jak na przykład Xperia 1.4, co wam pokazywałem, że ona bardzo często na niektórych ładowarkach nie do końca pasuje, bo jest taki krzyżyk, który się pojawia i naprowadza nas na cewkę, żeby powiedzieć, w którym miejscu idealnie położymy telefon, żeby po prostu to ładowanie było z jak najmniejszymi stratami. Im bardziej to jest dopasowane i o to też chodzi, żeby te straty były jak najmniejsze. Czyli jeżeli jest idealnie dopasowane za pomocą magnesów to ładowanie, to ono ma najmniej strat. Więc jest kilka wyzwań, ale myślę, że pomysł jest bardzo fajny. No i kto by pomyślał, że Apple coś takiego przewidzi 2 lata temu? No chyba nikt. Druga informacja dotyczy tego, o czym mówiliśmy sobie ostatnio, czyli wczoraj z mojej perspektywy jakby przewidywania na 2023 rok, czyli składane smartfony między innymi w tańszych urządzeniach. Może na CES-ie jeszcze tego nie pokazali, natomiast no, pojawiają się nowe składane rozwiązania.
od Samsunga i od LG. Natomiast zwracam uwagę tutaj po pierwsze, że ja już jak wielokrotnie gdzieś tam wcześniej byłem na jakichś targach i widziałem te pierwsze takie składane, te Rolo i Royolo i tak dalej, te wszystkie dziwne wynalazki, one mocno wyglądały jak prototyp. Oczywiście no, przeszliśmy do tej drogi, gdzie już mamy czwartą generację foldów i inni producenci też mają swoje składane, natomiast na początku to wyglądało rzeczywiście bardzo, bardzo tandetnie. Tu, co Samsung pokazuje, czyli to rozwiązanie, które jest takim jakby rozwiązaniem flex hybrid, czyli jakby hybrydowym, bo i się zgina, i się rozciąga, jest rzeczywiście dość interesujące. Oczywiście nie jest to przeznaczone do smartfonów, tak, raczej do tabletów, czy powiedzmy nawet do takich, powiedzmy, trochę większych komputerów, no bo raz, że mamy ekran OLEDowy, który się zgina, drugi mamy taki, który się rozciąga, czyli jest zawijany pod spodem, który może mieć albo 10,5 cala i proporcje 4:3, albo 12 ponad cali i proporcje 16 do 10, więc można rzeczywiście tutaj sobie pokombinować i wygląda to znacznie, znacznie lepiej. Zobaczymy, czy takie konstrukcje w ogóle się przyjmą, bo ja przyznam szczerze, nie widziałem jeszcze nikogo, kto by z chęcią kupił te laptopy, które wam pokazywałem wcześniej od ThinkPada, chociażby Asus teraz pokazał niedawno swojego takiego. Uważam, że to jednak jest jakby no trochę za drogie jeszcze w stosunku do możliwości, w sensie no okej, fajnie, że możesz sobie to postawić i zrobić sobie z tego ekran, natomiast no ile osób tak będzie korzystać? Raczej korzystam z laptopa, żeby pisać na nim na klawiaturze. Oczywiście ekran dotykowy jest super i fajnie, że można sobie to zdjąć i otworzyć ekran, ale to jest no pytanie, jak dużo osób z tego tak korzysta. I drugim rozwiązaniem jest to, które pokazało LG i pokazało smartfon, który po prostu można wyginać w jedną i w drugą stronę. 360 taki zawias. Niby wytrzymuje tyle samo, czyli 200 tysięcy zgięć. Teraz pytanie, czy pełnych zdjęć, czy tylko do połowy w jedną stronę i później 100 tysięcy połowę w drugą stronę, tego nie wiemy. No i generalnie dobrze coś się dzieje, tak? No bo to oznacza, że te materiały są coraz trwalsze, że te matryce nie rozwalają się tak szybko i oczywiście od momentu, kiedy to wejdzie pod strzechy i będziemy mogli kupić taki produkt, jeszcze trochę minie. Natomiast no fajnie, że w ogóle coś się dzieje w tej materii. Ostatnio mówiliśmy dużo o Samsungu, który już niedługo ma swoją premierę, mówię o S23. Mówiłem też w przewidywaniach o tym, że telefony są nudne i tak dalej, że raczej no kopiuj wklej, czyli Ctrl-C, Ctrl-V w przypadku designu, no będzie występował. No i jakby najlepszym przykładem jest A54, który wyciekł na grafikach. Telefon wygląda tak, jakby miał być Samsungiem Galaxy S22 z tyłu. Oczywiście będzie plastikowa, nie szklany, ale wygląda to całkiem przyjemnie. Ramki oczywiście z przodu są grubsze, będzie to ekran AMOLEDowy. Tutaj największe zastrzeżenie mam co do tego procesora, w sensie nie ma jeszcze jakby informacji takich 100%, natomiast mowa jest o jakimś nowym Exynosie, który jeszcze się tak na dobrą sprawę na rynku nie zadomowił, nie został zaprezentowany, no ale zobaczymy. No, przyznam szczerze, że jakby modele A serii, czyli A50, 51, 52, 53 miały różny PR, przynajmniej u mnie. W sensie różnie działały, były lepsze, gorsze modele i czasami rzeczywiście na początku, przynajmniej w tych początkowych tygodniach, nie były to fantastyczne sprzęty pod względem wydajności, na to zwracam uwagę. Drugą nowością ma być tutaj to, że mamy mieć aparat 50 megapikseli z optyczną stabilizacją, jakiś ultra szeroki i pewno może jakiś tam makro albo coś innego. No szkoda, że nie teleobiektyw, chociaż no wiem, że wtedy ten telefon za bardzo zbliżałby się już powiedzmy do serii tych FE, tak? I one chyba mają zarezerwowane teleobiektywy, o czym mówiliśmy sobie też wcześniej. Znowu wolne ładowanie, IP67, może indukcja. Wszystko będzie na pokładzie, zobaczymy jak będą wycenione, bo to jednak te ostatnie A53 to już nie to samo co A52, które się pojawiały, czy A51 wcześniej, jednak te modele dość mocno podrożały. Krótki temat, ale myślę, że dość ważny i istotny, w sensie opłata za telefon. Są osoby w rządzie, nie będę się tutaj wdawał w politykę, natomiast chodzi o to, że interpretacja jest taka, że skoro są ludzie, którzy mają telewizor i płacą, albo tacy, którzy nie oglądają telewizji i też płacą, bo powinniśmy płacić według właśnie rządzących tylko za możliwość posiadania, to jest oczywiście bez sensu. No to skoro mamy telefony, gdzie mamy, no też możemy sobie oglądać telewizję na żywo i tam tą TV publiczną, ale również inne kanały, no to teoretycznie też powinniśmy płacić, bo to są odbiorniki, które umożliwiają nam jakby no, odbiór tych kanałów, tak? Niezależnie, czy to są płatne, czy darmowe, no
jak masz jakby, nie wiem, jakąś platformę cyfrową, to oprócz tego jakby abonament też musisz płacić. Natomiast no pytanie, no to jest niedociągnięcia, w sensie to jest niedociągnięcia przy ilości telefonów. Są ludzie, którzy mają 2-3 telefony różne służbowe tak dalej, no jak to będzie rozgraniczone. Myślę, że tego się nie da zrobić w prosty sposób. Znaczy da się zrobić w jeden prosty sposób, ale wszyscy na tym ucierpimy. W sensie nie sądzę, żeby to było tak, że to będzie wpięte jako nowy podatek, który będziesz musiał panie Janie Kowalski albo panie Robercie Nawrocki zapłacić, tylko raczej będzie to doliczone po prostu do sprzedaży smartfona za taką możliwość. Co oczywiście jest bez sensu, uważam, że to jest złe, tak? No w sensie, jeżeli masz możliwość, nie wiem, jazdy samochodem, prawo jazdy, to nie znaczy od razu, że jesteś piratem drogowym, tak? Wiele innych takich może być przypadków. To, że masz nóż w kuchni, nie znaczy, że możesz być od razu mordercą, więc jest to bez sensu. Natomiast obawiam się, że jakby, żeby uprościć sobie, powiedzmy, tą legislację całą, no to może to tak wyglądać, że po prostu jakiś podatek mały, duży, może to być 10 zł, może 15 zł, tylko nie wiem, miesięcznie, czy jak, na kwartał, czy na rok, ciężko powiedzieć. Nie wiadomo, czy w ogóle się to pojawi, więc nie chcę straszyć, natomiast podejrzewam, że jeżeli miałoby się to pojawić, to raczej to będzie już doliczone po prostu do sprzedaży smartfona, no bo egzekucja tego w przypadku tego, że kupujesz telefon nowy, używany, że kupujesz telefon u operatora, że bierzesz go gdzieś tam na raty, no to jest, czy kupujesz go za granicą gdzieś, no to jest po prostu jakby, no ciężkie do zweryfikowania, myślę. Netflix się oburzył wielce i teraz mówi, że jeżeli jesteś właścicielem konta i twoja babcia albo dziadek, albo ktokolwiek inny z twojej rodziny, albo znajomy, który ci się jeszcze, nie daj Boże, dorzuca do tego, ogląda gdzieś indziej, no to niestety macie przerąbane. Oczywiście spodziewaliśmy się tego, że będą jakieś opłaty dodatkowe i myślę, że to jakby było takie mrożące krew w żyłach, natomiast no jakby ta weryfikacja, powiedzmy, tego będzie jednak troszkę łatwiejsza. Generalnie chodzi o to, że Netflix oczywiście widzi, gdzie jest lokalizacja, gdzie jest, nie wiem, konto główne założone i powiedzmy widzi w statystykach 90% czasu ktoś tam oglądał w Poznaniu, tak? A wyjeżdża sobie teraz na tydzień do Warszawy. Okej, spoko, tydzień możesz być na wyjeździe, ale jeżeli ktoś już pół roku ogląda tam w tej Warszawie i jednocześnie w Poznaniu, no to tak średniowo, prawda? No i może się okazać, że osoby, które będą się logowały albo te, które już będą istniejące sesje, będą proszone o wpisanie kodu, który będzie wysłany na maila. Będzie miał ważność 15 minut, no więc tu jest największy problem, tak? No bo jeżeli znasz kogoś bardzo dobrze, jest to twoja rodzina, to spoko, no piszesz, hej babciu, tam wpisz ten kod, taki, taki, taki i koniec tematu. Natomiast jeżeli to są osoby, które się spotkały w internecie i po prostu sobie płacą wspólnie konto, to może nie być to takie proste. No każdy ma jakieś tam czynności w ciągu dnia i nie wiadomo co dalej. Jeżeli nie wpiszesz tego konta, nie jest podane, czy to będzie permanentnie zablokowane, powiedzmy, z tego urządzenia na tym loginie, czy po prostu będzie jakaś druga szansa albo coś takiego. Tu nie ma jakby informacji do końca. Natomiast no myślę, że jakby wybierając spośród tych sposobów, jak Netflix mógł walczyć, jeżeli już musiał z tego typu rozwiązaniami, no to wybrał taką opcję, która jest najbardziej soft, tak? W sensie tutaj jakby takiego, nie wiem, mocnego, chamskiego odłączania użytkowników natychmiastowego nie ma, raczej jest taka szansa, żeby okej, jeżeli rzeczywiście się jakoś dobrze znacie, to okej, już oglądajcie sobie. Natomiast dla osób, które rzeczywiście no miały te konto i po prostu zostawiły gdzieś tam pologowane tak dalej i okazjonalnie tam skakują, no to będą musiały jednak z tego zrezygnować. No chyba, że mają z tą osobą, która ma dostęp do konta, po prostu bardzo dobry kontakt i ten kod po prostu wpiszą dość szybko. Kolejny temat to podwyżki. Nie wiem, czy spodziewaliście się czegoś innego, w sensie, że będzie taniej albo coś. Raczej nie, ale chodzi o Apple, to też dość oczywiste, i baterie, że od 1 marca będą te wymiany baterii droższe. Moja sugestia jest taka, że jeżeli macie baterię, która ma powiedzmy powyżej 90% kondycji, jakbym się jakoś specjalnie nie spinał. Jeżeli zbliżacie się do 90, 88, to raczej bym skorzystał z tej oferty teraz, bo będzie po prostu drożej. Oczywiście są zewnętrzne serwisy, które może będą przez jakiś czas trzymały tą niższą cenę, ale pewno później sobie ją też zrównają, więc nie oszukujmy się. Więc ja wyznaję taką zasadę i sam to będę planował teraz też zrobić, bo mam iPhone SE 2020, jak dobrze wiecie, z którego korzysta okazjonalnie raz na miesiąc moja córka, i tam jest bateria, która w telefonie naprawdę nie był on dość mocno używany i on ma 2 lata, no z kawałkiem, no to tam kondycja ma 85%.
nie wiem od czego. Znaczy, w sensie, jakbym normalnie używał tego telefonu, to bym go zajechał powiedzmy chyba w 3 miesiące, ładując codziennie, tak? No, tym bardziej czasami 2 razy dziennie, skoro ta bateria jest taka słaba. Ale pewno skorzystam z tego, żeby sobie wymienić jednak troszkę taniej, bo przyznam szczerze, że no później będzie po prostu drożej i tutaj nie ma się co oszukiwać. No i niestety na przykład 7 będą za 3,59, 12 i wzwyż będą już za 500 prawie, 4,59, więc rzeczywiście jest dużo, dużo drożej. 14 w ogóle 5,89. Cena już jest niestety zabójcza. No i zwracam uwagę, że to samo tyczy się MacBooków, tak? Czy iPadów. Jeżeli tam baterie czujecie, że też jest tak, już jest słaba, to mimo wszystko warto pomyśleć o tym, żeby sobie ją wymienić, bo te baterie też pójdą w górę. I to na dzisiaj tyle. Myślę, że tematy tak dość wszechstronne, różnorodne, więc nie było nudno. Dajcie znać, co was jakby najbardziej ucieszyło, czy też nie, jeżeli chodzi o technologię w obecnym tygodniu. Zapraszam naturalnie do kolejnych filmów. Już niedługo pojawi się trochę więcej recenzji, bo jestem w trakcie testów, kończę niektóre urządzenia, więc te materiały się pojawią. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.